cześć, witajcie na kanale Danielu w Dublinie. Pozdrowienia z Tuinehe, jesteśmy na Fuerteventurze, Canary Island. I dzisiaj sobie pochodzimy troszkę po tym małym miasteczku. To małe miasteczko bardzo, bardzo wiele razy mijałem, ale nigdy po nim nie chodziłem. A zawsze jak przejeżdżałem tutaj, zaraz zobaczycie, koło kościoła jest pomnik wielbłąda. Ile razy jechałem, to wie, o, muszę sobie zrobić zdjęcie z tym wielbłądem, muszę sobie zrobić. Natomiast nigdy się nie zatrzymałem, zawsze było później, więc dzisiaj jest ten dzień. I dzisiaj idziemy, chodzimy, oglądamy, zwiedzamy. Zróbmy to raz porządnie, więc dzisiaj chodzimy po Tuinehe. Zapraszam serdecznie. Ostatni etap to Casa de Coroneros i słuchajcie, to jest taki swoisty market, gdzie ludzie wystawiają swoje produkty, jest farma, która pokazuje warzywa, jest pani, która szydełkuje, albo dwie panie, które szydełkują,
są obrazy, zdjęcia, sery, kwiaty, wszystko co jest rękodziełem, piekarnia, wszystko co jest tutaj wyrabiane w La Olivie. Ceny są fantastycznie niskie, po prostu jestem zszokowany. Warzywa i to co tam można kupić do jedzenia jest absolutnie bardzo, bardzo, no nie chcę powiedzieć, że za darmo, bo nie jest, ale bardzo, bardzo dobre ceny. I myślę, że jak planujecie sobie wyprawy po La Olivie, to warto ją zaplanować na wtorek lub piątek, kiedy ten budynek jest otwarty od 10 do 2, tylko po to, żeby to zobaczyć, bo naprawdę warto. Hafty kanaryjskie, absolutnie przepiękne, właśnie się nad tym zastanawiam, ale że będę tutaj jeszcze dosyć długo, bo miesiąc przede mną, to ja sobie tu chyba na spokojnie dopiero wrócę, tylko po to, żeby sobie na spokojnie to wszystko obejrzeć.